10 najdroższych czołgów na świecie. Miejsce 10. T-90M Proryw 3. Czołg ten jest wart 5 milionów dolarów. To rosyjski współczesny czołg podstawowy. T-90M Proryw 3 to zmodernizowana najnowsza wersja czołgu podstawowego T-90 Władimir. Prace projektowe modernizacji powstały w Uralskim Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Transportowo-Maszynowego w Niżnym Tagile. Czołg T-90 wszedł do produkcji w 1993 roku. Uzbrojenie główne stanowi nowa armata 125 mm, która umożliwia korzystanie z najnowszej amunicji, np. pocisków przeciwpancernych Reflex o zasięgu 5 km. Uzbrojenie dodatkowe to sprzężony karabin maszynowy 7,62 mm oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy 12,7 mm. W czołgu T-90M Proryw 3 zainstalowano zautomatyzowany, nowoczesny system kierowania ogniem Kalina. W czołgu zastosowano silnik o mocy 1130 koni mechanicznych. Dużą uwagę zwrócono na wzmocnienie opancerzenia i przeżywalności załogi. Zamiast kostek pancerza reaktywnego Kontakt 5 zainstalowano modułowy pancerz reaktywny Relikt. Co znamienne, w T-90M zrezygnowano z systemu samoobrony Sztora. Miejsce 9. T-14 Armata. T-14 jest wart 5,7 miliona dolarów. To rosyjski czołg podstawowy opracowany w 2014 roku i produkowany w zakładach Ural Wagon Zawod w Niżnym Tagile. Czołg podstawowy T-14 opiera się na gąsienicowym podwoziu projektu Armata. Załoga umieszczona jest w wielowarstwowej opancerzonej kapsule odseparowanej od zasobnika z amunicją. Czołg ma zdalnie kontrolowaną bezzałogową wieżę wyposażoną w armatę 2A82-1M kalibru 125 mm z zapasem 45 pocisków. Początkowo przewidywano, że obok armaty czołg będzie uzbrojony w działko automatyczne 30 mm lub granatnik automatyczny kalibru 57 mm i karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, lecz nie zostały ostatecznie zastosowane. Pojazd posiada zarówno aktywne, jak i pasywne systemy obrony własnej. Wyposażony jest w system radarowy typu AESA, działający w paśmie K, bazującym na rozwiązaniach z samolotu Su-57. Miejsce 8. Arjun Mark II. Arjun Mark II jest wart 6 milionów dolarów. To indyjski czołg podstawowy produkowany od 2004 roku w armii indyjskiej od 2007 roku. Nazwa czołgu pochodzi od Arjuna, jednego z bohaterów eposu Mahabharata. Arjun jest pierwszym zaprojektowanym od podstaw indyjskim czołgiem krajowej produkcji. Projektowanie maszyny rozpoczęto w roku 1974. Napęd czołgu Arjun stanowi 1400-kodny silnik MTU. Główne działo 120 mm jest przystosowane do pocisków podkalibrowych, odłamkowo burzących, kumulacyjnych, przeciwpancernych pocisków oraz pocisków dymnych. Uzbrojenie uzupełnia prawdopodobnie współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm i wielokalibrowy przeciwlotniczy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. W wersji Arjun Mark II przewidziano możliwość użycia rakiet Lahat i amunicji termobarycznej. Arjun Mark II ma pewne podobieństwa konstrukcyjne do niemieckiego czołgu podstawowego Leopard 2A5. Twierdzi się, że ten nowy indyjski czołg waży aż 68 ton, co czyni go najcięższym czołgiem na świecie. Miejsce 7. Merkava Mark IV. Czołg Merkava Mark IV jest wart 6,5 miliona dolarów. To główny czołg izraelskiej armii. W języku hebrajskim jego nazwa oznacza Rydwan. Waży 65 ton. Projektanci czołgu główny nacisk położyli na jak najlepszą ochronę załogi. Czołg posiada nietypową konstrukcję. Przed załogą znajduje się silnik i kilkanaście warstw pancerza. Z tyłu zaś specjalny właz umożliwiający ewakuację. Jako przykład podaje się przypadek pewnej jednostki, która przetrwała kilkanaście trafień, a po drobnych naprawach wróciła do służby. Uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa 120 mm oraz karabin maszynowy 7,62 mm.
Merkava Mark IV została wyposażona w silnik General Dynamics o mocy 1500 koni mechanicznych, który dostarcza o 25% więcej mocy niż silnik w Merkavie Mark III. W nowej Merkavie zmieniono projekt wieży i kadłuba. Są one bardziej spłaszczone, aby móc zamontować modułowy pancerz. Usunięto zewnętrzne wyrzutnie granatów dymnych i zintegrowano je z pancerzem. Załoga Merkavy Mark IV została dodatkowo wyposażona w specjalny system Iron Vision, który składa się z kamer monitorujących otoczenie czołgu 365 stopni dookoła, a obraz jest wyświetlany załodze na wyświetlaczach przymocowanych do hełmu. Wyeliminowało to wizjery przy włazach lub potrzebę otwierania włazów przez załogę. Miejsce 6. M1A2 Abrams SEP V3. M1A2 Abrams SEP V3 jest wart 8,5 miliona dolarów. M1A2 SEP V3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Jego główne uzbrojenie stanowi 120mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia Crows z wielokalibrowym karabinem maszynowym kalibru 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kalibru 7,62 mm. Czołg Abrams charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP V3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu Trophy. Najnowsze warianty czołgu chronione są nowym specjalnym pancerzem, zawierającym warstwy płyt ze stopu zubożonego uranu. Napęd czołgu stanowi silnik turbowałowy Honeywell o mocy 1500 koni mechanicznych, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Masa bojowa czołgu wynosi w zależności od zastosowanych na platformie rozwiązań około 65 do 70 ton. Miejsce 5. Challenger 2. Challenger 2 jest wart 8,6 milionów dolarów. To czołg podstawowy produkcji brytyjskiej pochodzący z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Należy do trzeciej generacji czołgów. Armia brytyjska odebrała pierwsze egzemplarze czołgów w 1994 roku. Challenger 2 jest wyposażony w 120mm gwintowaną armatę czołgową o długości 55 kalibrów. Czołg jest również uzbrojony w karabin maszynowy 7,62 mm. Challenger 2 to ciężko opancerzony i dobrze chroniony czołg podstawowy. Wieżę i kadłub chroni pancerz Chopham drugiej generacji, zwany również jako Dorchester. Challengery brały udział w operacji w Kosowie oraz wojnie w Iraku. 16 sierpnia 2003 roku pierwsze Challengery wkroczyły na linię frontu we wschodniej Ukrainie podczas toczącego się tam od 2022 roku konfliktu. W dniu 5 września 2003 roku opublikowano materiał przedstawiający pierwszy zniszczony przez Rosjan egzemplarz. Jest to zarazem pierwszy przypadek zniszczenia czołgu Challenger 2 w wyniku ostrzału przeciwnika. Miejsce 4. K2 Black Panther. K2 Black Panther jest wart 8,8 miliona dolarów. To południowo-koreański czołg podstawowy. Początki prac nad nowym czołgiem podstawowym sięgają 1993 roku. O ile poprzednik powstał przy znacznym udziale firmy General Dynamics Land Systems, która jest producentem czołgu M1 Abrams, K2 inspirowany był ówcześnie wprowadzonym do linii czołgiem Leclerc. Stąd między innymi automat ładowania zastosowany w obu wozach. Głównym uzbrojeniem jest gładkolufowa armata 120 mm o długości lufy 55 kalibrów. Może ona strzelać dwoma rodzajami pocisków, przeciwpancernym oraz kumulacyjnym HEAT. Czołg wyposażono w zaawansowany system kierowania ogniem umożliwiający działanie w trybie Hunter Killer. Nie jest jasne, jaki dokładnie poziom ochrony prezentuje pancerz czołgu. Wiadomo jednak, że ma on konstrukcję kompozytową. Wykorzystuje również moduły ERA,
czołg wyposażono w system C4, Command Control Communication and Computer, który dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o położeniu swoim oraz pojazdów przeciwnika, daje znaczną przewagę informacyjną i pomaga optymalnie wykorzystywać walory czołgu. Miejsce trzecie. Typ 10 Hitomaru. Typ 10 Hitomaru jest warty 9,4 miliona dolarów. To japoński czołg podstawowy wyprodukowany przez Mitsubishi Heavy Industries. Typ 10 wszedł do służby w styczniu 2012 roku. Japońskie siły samoobrony wprowadziły dość szybko do eksploatacji nowy czołg z powodu tego, że dotychczasowy typ 90 okazał się zbyt ciężki na japońskie warunki. Masa pojazdu wynosi 40 ton w konfiguracji podstawowej, 44 tony w konfiguracji standardowej i 48 ton w pełnej konfiguracji z pełnym wyposażeniem. Typ 10 został uzbrojony w 120 mm działo gładkolufowe. Wyprodukowane przez Japan Steel Works, jest ono kompatybilne ze wszystkimi rodzajami standardowej amunicji 120 mm NATO. Pancerz pojazdu składa się z modułowych sekcji, zapewniających możliwość montażu modułów o różnym stopniu ochrony, w zależności od profilu misji i wymagań dotyczących wagi. Ze względu na ograniczenia masowe skupiono się na zwiększeniu ochrony przodu kadłuba i wieży. Miejsce drugie. Leopard 2A7+. Leopard 2A7+ jest wart 9,8 miliona dolarów. To niemiecki czołg podstawowy, następca czołgu Leopard 1. Pierwszy czołg trzeciej generacji na świecie. Czołgi Leopard 2A7+ zostały wprowadzone do służby w niemieckiej Bundeswehrze w 2014 roku. Ten blisko 70-tonowy kolos obejmuje wszystkie dotychczasowe modyfikacje w postaci dłuższej armaty RH-120L55 zgodnej z amunicją programowalną, charakterystycznych klinów na wieży oraz najnowszy wariant pancerza opartego na mieszance kompozytów, materiałów ceramicznych, tytanu, kewlaru czy wolframu. Obecnie wozy w tej najnowszej wersji są wdrażane w Niemczech, Danii, w formie modernizacji oraz jako fabrycznie nowe trafią do Węgier. Jak chwalą się Niemcy, nowy Leopard ma zwiększoną ochronę przed minami oraz dysponuje bezzałogową wieżyczką FLW-200 z wielokalibrowym karabinem maszynowym M2 Browning. Miejsce pierwsze. AMX-56 Leclerc. AMX-56 Leclerc jest wart 12,6 milionów dolarów. To francuski współczesny czołg podstawowy, produkowany od 1992 roku we francuskiej firmie Giat Industries, następnie Nexter. Nazwa pochodzi od nazwiska marszałka Filipa Marie Leclerca. Do chwili obecnej wyprodukowano 876 czołgów Leclerc. Jego główną przewagą była komputeryzacja na skalę wówczas nieznaną. Skuteczny system kierowania ogniem, modułowy pancerz i mobilność, a przy tym potężna francuska armata 120 mm o długości 52 kalibrów. Co istotne, w przeciwieństwie do innych zachodnich czołgów z tamtych czasów, armata ładowana jest automatycznie. W wieży przechowywane są 22 naboje do 120 mm armaty. Dodatkowo 18 nabojów znajduje się w kadłubie. Francuski czołg otrzymał modułowy wielowarstwowy pancerz kompozytowy. Szacuje się, że oferuje on słabszą ochronę od pozostałych współczesnych zachodnich czołgów. Od momentu powstania konstrukcji miała ona jedną główną wadę – swoją cenę. Leclerc był i obecnie nadal pozostaje najdroższym współczesnym czołgiem.